na ten bardziej mokry kawałek. Ale dzisiaj to tu jest przez noc sporo opadów deszczu, bo wczoraj też. Dzisiaj to jest po prostu mieszanie błota, a nie ziemi. No ale przynajmniej lekko idzie. Drugi raz się już tu nie wjedzie na razie. Dopóki się to nie opuszy. Ale ważne, że 60 nie siada. To jakoś można robić. Teraz zrobię próbę numer 2, wjeżdżając tutaj. Tu jest troszkę wyżej i nie stoi woda, a tutaj gdzie przejechałem, to woda po prostu stała. Tej lody tutaj to masę wyrzuca. Tutaj jest dosyć nisko. To co chwilę jakieś spore kawałki wylatują. Całkiem ładnie idzie, bo mokra ziemia to fajnie dojdzie. Dobra, to ja później nagram, bo to i tak pewnie mnie nie słabo czuwać. Twarde cacy, miękkie nie cacy. Kurde ma. No tym razem to tak lekko siadło, ale stwierdziłem, że nagram, bo tyle razy co tu posiadałem, a nic nie nagrałem, to no też pan Marek mówi, że ją tam nagrywał przy okazji, żeby coś ciekawszego trochę było. No i tam się bronami zasypie, będzie dobrze. Kurczę, już buty tak oblepione z tego dziadostwa. No tu już całość zrobione. Wtedy ten pasek to sobie zostawiałem. Tak pomyślałem, że zostawię tak 10 metrów od drzewa, żeby na spokojnie można było podjechać cionikiem z liną i tyle. A tutaj zrobię póki mokro i fajnie to w miarę idzie. Dosyć lekko. Nie ma aż tak ciężko, bo tam jednak trochę dostało wody. O, to jak ładnie już roślinki odbijają. I tutaj tak, kurczę, te chabazie wysokie tak samo, kurczę, idą jak złoto do góry. O, tu tak samo trawy się ładnie wybijają. Dobra, to ja to kończę jeszcze ten kawałeczek i nie wiem, pewnie z dronami sobie polatam trochę tymi ciężkimi, żeby te dołki pozasypywać, gdzie tam orane było. No, dobra, to na razie. Tutaj po tych opadach, teraz w tym dołku, gdzie tak bardziej mokro jest, no to
60 siada od razu na głębokość. Tak jak glebogryzarka zrobiła, tak 60 od razu siada, że do samego dna idzie. No także tu jest, nie wiem, około myślę 20 cm tak plus minus razem z tym spulchnionym. No także tu gdzieś ślady 60 to jeszcze można chodzić, ale tak jak się wyjdzie, to kurczę, ja się topię buty. No tak tu kurczę jak siadła. No i tak cały przejazd, kurczę, dookoła to cały czas siadało. Także już nawet tu więcej nie wjeżdżą na razie. A już kurczę było całkiem fajnie tutaj. I kurczę się zaczęły opady deszczu i z powrotem lipa. Myślałem brony zaczepiać później i jeszcze to porozbijać trochę. O kurczę, jakie to miękkie wszystko. No i trochę to porozbijać. No także kurczę, buty się topią jak cholera w tym ścierwie. Wow, kurde, ja pierdolę. Dobra, spadam stąd, bo to kurczę. Zaraz jeszcze woda gdzieś podsiąknie. No tu przy samym rowie to jest fajnie. Bo tak w miarę. No ale tam jest dosyć słabo. No też kurczę. Nawet tu zauważyłem, że dosyć fajnie schodzi ta woda z tego rowu, bo tak szybciej płynie. No ale mimo wszystko trzeba będzie z panem Markiem coś pomyśleć, ogarnąć tą mini koparkę i tu pogłębić go. No bo teraz mniej więcej, no tak jak tu te ślady po 60 są, no to tak jest, lustro wody już się zaczyna. No, także średnio to trochę trzeba go pogłębić i tyle, i będzie w końcu będzie to w miarę. No tu sobie nawet woda stoi. No też zauważyłem, że tam gdzie już jeździłem ile to? Tydzień temu mniej więcej z tą glebogryzarą, tą część pola to już pomału roślinność zaczyna odbijać, także trzeba będzie wziąć to i póki nie będzie można zorać, no to trzeba będzie to przebronować, żeby to nie odbijało ścierwo ciężką broną. No i kurczę, i no, przeczekać ten czas, aż się trochę poprawi u nas pogoda i dopiero wtedy to zorać wszystko. Raczej dzisiaj już mi dużo nie zostało, żeby to skończyć. To raczej wezmę i przebronuję ten kawałek, który jako pierwszy robiłem, czyli ten taki mały prostokąt. No bo kurczę tam, żeby, no nie wiem, pan Marek chciał, żeby to po prostu powyciągać jak najwięcej tego parzu na tą jego pustynię. Z tego kawałka i dopiero obornik i zaorać to. No ale no nie wiem, w sumie to według mnie jakby to zaorał po prostu, to też by było ok. Bez tego wyciągania, bo i tak broną się tak aż tak nie wyciągnie tego wszystkiego. No tutaj wody, kurczę, coś sporo się w tym rowie zrobiło. I to tak dosyć konkretnie. Jak i w jednym, tak i w drugim. Przez te opady. Ostatnio tu byłem, to było sporo mniej niż teraz. Także kurczę, przesrane z tymi rowami. W tych opadach to się tak poziom podniósł wody. No ale nic. Dobra, ja sobie skończę to. Ja wiem, dzisiaj nie wiem, czy będzie w miarę coś tam. Tak, z
sporo do wrzucenia, czy nie? No ale to już ten kawałeczek jeszcze skończę, bo tam chyba jeden przejazd mi został. Też kurczę myślę, czy wjeżdżać tam, gdzie jest tak bardziej mokro, tam koło tych brzóz, czy tam się wpakować, bo kurczę, no jak jeżdżę samą 60 z podniesioną tą glebogryzarą, to nie siada, więc sądzę, że przejdzie 60, ale kurczę, żeby nie było zdziwienia. Z wyciągnięciem to słabo na chwilę obecną, jak się utopię. Tutaj podejrzewam, gdzie, bo wczoraj mi tak siadł tutaj, ale to nawet nie nagrałem tego. Gdzie to? O, tutaj. Tutaj to 60 naprawdę konkretnie siadło. Razem z glebogryzarą. No i teraz jakbym tu wjechał, to kurczę, wyjazd sam to bez pomocy jakiegoś innego traktora to wręcz niemożliwy by był. Tutaj to kurczę, glebogryzara jak docisło, to na pół metra chyba przeorała to, bo oporu w ogóle nie miała, bo cały czas kurczę, bo tam miękka strasznie ziemia była. Teraz takie torfowisko się tu porobiło na tym dołku. Ale co zrobić, przynajmniej nie odbiją tak szybko te chwasty po tej glebogryzarce, bo to jednak poniszczyła te systemy korzeniowe. Jakieś tam jest dla nich jednak utrudnienie. No. Dobra, to ja sobie kończę to i później coś nagram. No, do zobaczenia. Na dzisiaj już będzie koniec. Tutaj, no to wszystko tak jak wcześniej było widać. Wszystko jest ogarnięte tutaj. I dobrze. Nawet kurczę, po tej poprzedniej orce sporo próchnicy jest. Jak tak patrzę. Pod spodem. No tutaj do drzew i jeszcze tu za drzewami. Jakiś spory kawałek przejechałem. No bo też chcę to ściągnąć, jak się da wjechać, to jeszcze to zjeżdżam. No i kurczę, tu pan Marek myślał, że tu na nic świecie się nie da wjechać. No a jeszcze kurczę, tu ostatni przejazd taki testowy sobie zrobiłem. No i elegancko pomieliło. Także nie wiem ile tu kilka metrów do rowu zostanie. Bo jeszcze, no jeszcze trochę się posunę w tą stronę. Z 2-3 przejazdy. A to jednak trochę dalej ten ruch w tym miejscu. No. A tutaj trochę to już tam zostanie na kij. Wszystkiego nie można ogarnąć. Jak w takim stanie są rowy. No ale tu jeszcze nie wiem. Myślę, że w tą stronę jeszcze z 2 przejazdy tutaj. I tam dalej to praktycznie do samego rowu mi się uda dojechać. No i tutaj wszystko jeszcze tutaj to połączę ze sobą, bo tutaj to naprawdę jest sucho, nic się nie grząźnie ani nic, suchutko, fajnie. No i jaka ładna ziemia czarna w tym miejscu jest. No także tutaj już od tej brzozy to spokojnie prawie do samego rowu chyba dojadę tak bezproblemowo. Tak, tutaj do samego rowu będę w stanie praktycznie dojechać, bo tu jest tak trochę wyżej. No, także bez problemu tu od brzóz. Jeszcze tu się wetnę do tej brzozy, może jeszcze kawałek za nią. No, także jeszcze to ogarnę tu. No i na tym polu już możliwości się skończą glebogryzarki. No, tak jeszcze kawałeczek za brzozę będę mógł dojechać, bo tutaj to już chyba trochę za miękko będzie. Z 2-3 metry jeszcze za nią od tamtych brzóz. No ale kurczę, już będzie spory kawałek ogarnięty. Także no będzie już, no mogę, potem się to jeszcze bronami prześmiga, żeby jeszcze bardziej obeschła ta ziemia. No i będzie można to zaorać, jak to trochę wyschnie. Już kurczę, te chwasty odrastają, także trzeba działać jak najszybciej, żeby to wytępić ścierwo. No i też jak pan Marek będzie, to musimy się tym rowem zająć. No,
dosyć konkretnie, żeby to wyczyścić, jakąś mini kopareczkę, wszystko wybrać, to dziadostwo i tyle. No tu pod samym brzozem aż podjechałem, no także dosyć fajnie to się prezentuje. Kurde, gdzieś tu ruda żelaza była, ale mi uciekło. No dobra, to do następnego razu i miłego oglądania. Cześć.